To ojciec porzucił mnie, zanim się jeszcze urodziła. Oj, no to przykro mi. I matka też. Oj, to... Nie no, przykro, przepraszam bardzo, zanim się pani urodziła? A nie rozdrapujmy starych ran, no. No, pani Nadiu, no. No, ale dlaczegoż pan mnie tak dręczy? No, no to przecież pani zaczęła. No bo warto rozmawiać, warto? No to warto, no. Warto. Bo rozmowa, panie, to jedyne, co nas różni od małp. A ta twoja wspaniała matka, a moja ukochana teściowa, no. Toż to skarb. I dlatego mówiłeś, że najlepiej byłoby ją zakopać? Tak. Znaczy nie, nie, no, gdzie? Bo ale powiedz mi, warto rozmawiać? No warto, warto. No to co, jedziemy? No, no cóż, ale rozbiłam twój samochód. Nie szkodzi, dziękuję. No, a tydzień temu własny. Nie szkodzi, dziękuję. No to pojedziemy, no pojedziemy, to, nie, no. Ale kiedy indziej? Nie, nie, jak kiedy indziej? Nie, no jakaś drobna stłuczka nie będzie decydowała o tym, czy ja się spotkam z moimi ukochanymi teściami, czy nie. No ale to co chcesz zrobić? No, no, no jak to co chcę zrobić, no? No, no chcę... Wsiąść do pociągu, byle jakiego nie dbać o in... Tak. Co to jest? Piżama. To widzę, a dla kogo? Dla ciebie, misiaczku. Czekaj. I ty chcesz mnie przebrać w piżamę swojego męża, tak? Przecież się nie dowie. No ale ja będę wiedział. Że jestem w jednym łóżku z tym czymś. No i ze mną. O, da, nigdy nie powiedziałem, że jestem zwolennikiem trójkątów. O, ale to przecież tylko kawałek bawełny. Zobacz, jak ładnie nie, pachnie. Nie, nie będę wąchał gaci twojego męża! O co ci chodzi? O zasady. Nie mogę spać w czyjejś piżamie, skoro śpię z jego żoną. To by było nieetyczne. Ja. Zgubiła pani pieniądze? Co, ja głupia jestem? No! To na mnie już czas. Siad. No, to co się stało? No bo jak to tak? Pani mnie daje 700 zł, ja je przypuszczam w jakimś tam Grunwaldzie. Nieładnie. Ale przecież po to je pani dałam, żeby pani tam pojechała. Zaraz. To pani chciała się mnie stąd pozbyć. Nie. Ale mówiłeś, że... Nie, to jest pierścionek. Ale ja myślałam, że to jest pierścionek. To jest pierścionek. Zaręczynowy. To jest tylko pierścionek. Ale Guciu, kiedy kobieta myśli, że dostaje pierścionek zaręczynowy, a okazuje się, że jest to po prostu pierścionek. Wiesz co, Przyłeczko, przepraszam cię bardzo, no. No nie pomyślałem, no. Przyłko, wiesz co, oddaj, kupię ci co innego, no. Nie chcę co innego. No, łańcuszek? Nie. Nie, bransoletkę. Kolczyki. Zegareczek. Pierścioneczek. No dobra, no. Jeszcze o tym pomyśl. Dobrze, chodź, idziemy do sypialni. Oj, wiesz co, Gucio? Tobie to chyba chodzi tylko o jedno. A tobie nie? Mnie chodzi o prawdziwy związek. Ja nie widzę związku. Ja muszę się napić. Muszę. Misiaczku, ale o co ci chodzi? To jest tylko zwykła piżama. A tu był rum, prawda? Nalewałaś sobie. Tak. W jakiej butelce? Takiej z napisem rum. To już jej nie ma. Stoi na barku. No nie, nie ma jej. Stoi na barku. Ale kiedy ci mówię, że jej ja nie ma? Ja nie wiem, że wszyscy mężczyźni są tacy sami. I co niby ma znaczyć? Max też nie potrafi niczego znaleźć, choćby to miał pod nosem. No, rzeczywiście, tyle nas łączy. Ach, w tej piżamie wyglądasz zupełnie jak on. Tak? A możemy o tym nie mówić, co? O, nie denerwuj się. A on? On by się nie denerwował, jakbyś cały czas mówiła o mnie? Pani Nadiu. Tak. Bądźmy poważni. A ja jestem bardzo poważna, szczególnie w kwestiach alkoholowych. Skoro to nie pani piła rum, to gdzie on jest? Tu. Gdzie? Tu. No to widzi pani, że nie. Ja widzę, że tak, to pani widzi, że nie. Proszę. O. Pani piła? Odrobinę, o, ale... Ale co? Rum z kolą, ale... Rum z kolą! A na mnie pani chciała zwalić. Ale ja tylko odrobinę. Odrobinę. O. Pół butelki wychlane i cała tekila. Ale mnie pan przestraszył. No, a pani mnie. Dzień dobry. Dobry wieczór. A, tak. Tak.
Pani tu mieszka? Nie. Chociaż w sumie to tak. To rozumiem. Chociaż w sumie to nie. To pani? No ja, a kto? A to pan. No ja, a kto? A to państwo się znają. No właśnie nie. Przed chwilą na siebie wpadliśmy, prawda? O, no to ja państwa sobie przedstawię. Oto, pani moja pszczółka. A oto pan Marek, misiaczek.